Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. Dzisiaj, tak sobie siedząc naprawdę przy kawce, zrobiłam, bo mam dosłownie 45 minut wolnego między czytaniami, więc postanowiłam zrobić dla Was ten filmik. Otóż na Facebook ktoś rzucił, że Kate Middleton i Prince William spodziewają się bliźniaków i chyba już mają imiona. Ja nie wchodziłam w to. Niemniej jednak postanowiłam zrobić filmik na temat moich wizji, profetycznych wizji, przepowieści i tak dalej, co może nastąpić, moich snów, to jak to się w mojej sytuacji dzieje i co w nowej energii będzie konieczne. Otóż wiele lat temu, wtedy jeszcze byłam mężatką po raz drugi, stąd moje nazwisko Carter, które tak lubiłam, że je zostawiłam po rozwodzie. W każdym bądź razie, tutaj jestem mężatką. Wyszłam może ze 2 lata temu za mąż. Mój tatuś odszedł na drugą stronę. A ja sobie idę do jego ogrodu i pamiętam jak dzisiaj. Jestem sama i nagle mam wizję, że wypowiadam słowa do ludzi, do znajomych. No tak, rozwodzę się. Jestem jak Elizabeth Taylor. Ileś tam razy musi to być. Teraz ja chyba gdzieś mam to na jakimś filmiku, na pewno. Może nie z tego świata, gdzieś tam coś jest. I ja nagle, co ja najlepszego wygaduję? Co mnie do głowy przychodzi? Przecież ja dopiero wyszłam za mąż. To małżeństwo ma być do końca życia. 2 czy 3 lata później rozwodziłam się. Moje małżeństwo trwało tylko 5 lat. I nigdy tego nie zapomnę. Nagle do moich znajomych wypowiadam dokładnie te same słowa. I kiedy to wypowiedziałam, szczególnie ta Elizabeth Taylor, to aż mnie uderzyło. Boże, przecież to była ta moja wizja. Wypowiedziałam dokładnie te słowa do takich ludzi. A więc to jest i podobnie jak działa uzdrawianie międzywymiarowe. My poruszamy się w innym wymiarze, tak jak ja w tym momencie, gdzie ja już widziałam, co będzie. Dokładne słowa. To nie tylko, że sam rozwód, tylko te słowa, które wypowiedziałam. Widzicie? Czyli byłam już w tak zwanej przyszłości, która po drugiej stronie nie istnieje, bo wszystko dzieje się naraz. I ja wiem, że w 3D, w tym trzecim wymiarze, jest ogromnie trudno to zrozumieć, ale tak się to dzieje. Teraz idziemy dalej. Moje powiedzenie zawsze było, no zawsze, no bo ile razy ktoś wspomniał Londyn czy Anglię, ponieważ to jest jedyne miejsce, w którym ja jeszcze nie byłam chyba, bo tak to już wszędzie, od Paryża, gdzie tylko chcecie, byłam, a nie byłam ciągle w takim słynnym Londynie. I jakoś dziwnie mi nigdy nie było to sądzone. Więc mówiłam do znajomych, a już jak ja się w tym Londynie znajdę, to oczywiście pójdę na herbatkę do królowej Elżbiety albo do księcia William. Ha, ha, ha. Wreszcie. Rok temu, to jest na pewno nie z tego fizycznego świata, na jakimś filmiku można to znaleźć. Znalazłam się w moim śnie, ja mam wizję. Ja siedzę sobie, tak jak teraz siedzę, przy herbatce. Naprzeciwko mnie, tu nie ma żadnego stolika, między nami siedzi książę William. Pięknie wygląda, tak jak on wygląda. A tu stoi po lewej stronie Kate Middleton, jego żona. Chyba nawet na niebiesko było ubrane, ale tego to już na 100% nie pamiętam. W każdym bądź razie my sobie rozmawiamy, tu jakaś piękna księga leży i mi mówią, że ona musi pójść wypocząć, bo ona
jest w ciąży z bliźniakami. Bliźniaczej ciąży. I ja potem przebudziłam się, ja to zapisałam, bo ja zapisuję takie sny. Całe pamiętniki mam. I nagrałam filmik na ten temat. To było rok temu co najmniej. Potem ona, były różne plotki, ona jest w ciąży, ona nie jest w ciąży, ona jest w ciąży, ona nie jest w ciąży, no przynajmniej w Stanach i wiecznie z tą ciążą jej. No a teraz się mówi, że jest w bliźniaczej ciąży. Więc to by była odpowiedź właśnie, ta moja konkretna wizja. Zaraz powiem, dlaczego ja wam to opowiadam. Hillary Clinton, kiedy starała się na prezydenta Stanów Zjednoczonych, dwie rzeczy wyraźnie się dla mnie wydarzyły. Po pierwsze, Bernie Sanders, o którym dzisiaj się w tej chwili dużo mówi, że to on powinien być wybrany na delegata demokratów, a nie Hillary, bo to on miał więcej głosów. Ale kiedyś tak się nie mówiło. No, oczywiście Hillary Clinton. I ja wtedy nagrałam filmik, on jest na YouTube, kiedy wypowiadałam się na temat Trumpa, na temat Bernie i właśnie jemu mówiłam. Co ty najlepszego człowieku wyprawiasz? Oczywiście to było tylko w języku angielskim. Przecież dają ci na tacy wygraną, a ty mówisz, że tam nic nie szkodzi, Hillary, zabierz to sobie. No na pewno ludzie oglądali to w Stanach i sobie myśleli, co ona najlepszego opowiada. Dzisiaj tylko o tym się mówi, że tak dokładnie było. Rok później. Z Hillary natomiast to było dosłownie ze dwa dni przed tym, co się wydarzyło. Nie później i nie wcześniej. Gdzieś tak mniej więcej dwa dni. Mam wizję we śnie wyraźną, że Hillary stoi z mężem, czeka na to, żeby wejść i być ogłoszoną prezydentem, to swoją mowę bym przemówić i tak dalej, a ona w międzyczasie uciekają tylnymi drzwiami, jak dziś jeszcze ich widzę, wsiadają na łódź, odpływają. Nie ma ich. I teraz ja się budzę. Tu tylko mają być, już ma być to wszystko głosowanie i wybrany prezydent. I mam teraz dylemat. Czy opowiedzieć o tym, napisać, czy nie? Z czym to się wiąże? Prawie wszyscy astrolodzy wypowiedzieli się, że ona będzie, ci, którzy się w ogóle wypowiedzieli, że jest gwarantowana, ona będzie prezydentem. Ja teraz jestem jedna jedyna, która powie, że nie. Więc mogą się dwie rzeczy stać. Albo to powiem i napisałam na Google Plus swoją wizję, to na pewno ciągle jest, bo to jest publiczny rekord, co ja widziałam i ktoś mi nawet odpisał, no pożyjemy, zobaczymy, nie? Oczywiście też tylko w języku angielskim, bo to dotyczy Ameryki. Jeśli napiszę to, a ona zostanie prezydentem, no to już będzie, jakim ona tam jest wizjoner. Ona pojęcia nie ma, co ona mówi. Jak z kolei się to stanie? Ona wie, co ona mówi. Więc ja napisałam i mówię, no niech się dzieje wola nieba. Taką miałam wizję, napiszę. I tak dokładnie się stało. Mało tego, ona uciekała. Tam miała być Lady Gaga, piosenkarka, tam miało być szklany sufit, który miał się rozpaść kompletnie, miały być fireworks, czyli wielki szum, że wreszcie jest zmiana, że to co stare pękło i tak dalej. A tu się okazało, że trzeba uciekać tymi drzwiami i tak naprawdę się stało. Było też George Clooney. Moje pierwsze czytania, jakie zrobiłam, jeszcze było to ciągle na Maui, na Hawajach. Kiedy powiedziałam dla byka, bo on jest akurat bykiem, kiedy pamiętam, jak dzisiaj powiedziałam, wcale nie zdziwiłabym się, gdyby George Clooney, oczywiście też chyba w języku tylko angielskim, został, albo się zaręczył, albo się ożenił. On, który powiedział, że absolutnie w życiu nie ożeni się.
tak dokładnie było. Mało tego, że się zaręczył, to chyba i nawet się ożenił. Jakoś tak zaraz bardzo szybko. Więc to był szok. Ale widzicie, do czego ja to wszystko mówię? Tak jest z nami wszystkimi i tak jest i będzie w nowej energii. Albo masz intuicyjnie, masz wizję intuicyjnie, czujesz, coś odczuwasz i zawierzysz temu, zaufasz i pójdziesz tą drogą, albo nie i stracisz. Widzicie, kiedy mnie to było dawane, szczególnie z tą Hillary, bo to było najbardziej, czy nawet z takim George Clooney, taką rzecz powiedzieć, jak on był taki kawaler na całego. Kobiety zmieniał jak rękawiczki, a tutaj nagle on tak szybko coś, a w tym czasie chyba z nikim nawet na serio nie był, więc nie wiem. Ale pokazałam swojej wyższej świadomości, że jej ufam. Że ja to położę na papierze, że ja to nagram, że ja to powiem publicznie na cały świat. I w tym momencie, to jest tak przystawić pieczęć, aha, ufasz sobie samej, ufasz swojej wyższej świadomości, damy ci tego więcej. Bo wiemy, że ty to wykorzystasz. Ty nie odsuniesz tego, nie odrzucisz, tylko ty pójdziesz tą drogą. I wtedy jest coraz więcej wizji, coraz więcej profetycznych myśli i wydarzeń, bo ufam swojej intuicji, wewnętrznej mądrości, wyższej świadomości. I to, kochani, polecam wam zrobić, bo mózg jest za fizyczne przetrwanie odpowiedzialny. Więc jak się topisz, będziesz wszystko robić, żeby się uratować. Natomiast twoja wyższa świadomość, twoja intuicja odpowiedzialna jest za przetrwanie spirytualistyczne, duchowe. Jak sobie poradzisz w tej nowej energii? Więc po to robię ten filmik, żeby wam powiedzieć, kochani, ufajcie własnemu głosowi wewnętrznemu, co wam podpowiada na temat osób, wydarzeń, sytuacji, bo to liczyć się będzie najbardziej. Szczególnie wchodząc już w 2018 roku, dlatego wybieram się z tymi wykładami do Polski, potem w styczniu będę miała w Chicago, więc i dużo, dużo więcej spotkań, ponieważ naprawdę szykują się ogromne zmiany i ta intuicja będzie odgrywać zasadniczą rolę. Także wy macie, kochani, zniżki absolutnie do końca, jeszcze w wejściu, w drzwiach. Was nie dotyczą żadne terminy, więc się tym nie przejmujcie. Możecie przyjść, czy to do Warszawy, do hotelu Leonardo Royal przy Grzybowskiej 45, 26 listopada, czy 27 do Krakowa, do Imperialu przy Wiślnej 2. Gorąco, gorąco zapraszam. Buziaczki, uściski.